Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze, którym się modlę, to Królestwo. Tak mnie jakoś, słuchajcie, zaintrygowało to Królestwo. Teraz będziemy mieli całą serię przypowieści. I przypowieści, które odnoszą się do Królestwa Bożego. I kiedy sięgnąłem do greki, to okazuje się, że to słowo bazilia, oznaczające owo Królestwo, uwaga, teraz przeczytam definicję ze słownika. Nie mylić z rzeczywistym królestwem, ale raczej prawo lub upoważnienie do panowania nad królestwem. Czyli godność, która zostaje nadana. Nie terytorium, tylko nie jakieś miejsce, tylko godność królewska i władza nad tym terytorium. Czyli Jezus, kiedy mówi o Królestwie Bożym, że podobne jest do, no właśnie, tu będziemy mieli wiele tych przypowieści, mówi o godności, która zostaje nam nadana, kiedy stajemy się dziećmi tego Królestwa. Ona już została nam przecież nadana w czasie Chrztu Świętego. Tyle razy, słuchajcie, spotykam dzisiaj ludzi, którzy na przykład ubolewają nad tym, że ich dzieci nie chrzczą swoich dzieci, czyli ich wnuków. I bardzo to przeżywają, że ta godność nie jest nadana, no właśnie, tym bliskim, wnukom, często tym najbliższym, tak? Bo dzieci już inaczej rozumieją świat, światopogląd, inaczej wierzą może, czy nie wierzą. I ci, którzy mają tę godność i świadomość tej godności, bardzo ubolewają nad tym, że tym maluchom ta godność nie jest nadana. My jesteśmy tymi szczęściarzami, którym ta godność została nadana w czasie Chrztu Świętego i po prostu zróbmy wszystko, żeby tego nie zepsuć. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.